europejskie systemy informacji to są systemy zapewniające komfort korzystania z przestrzeni miejskiej. Zawierają w sobie cały pakiet informacji adresowych i ogólnych. Pomysł powstał mniej więcej 5 lat temu, kiedy zastanawialiśmy się, w jaki sposób uregulować pewne systemy informacyjne, które w Bielsku istniały. Kluczowe elementy zapewniające skuteczność systemu informacji to jest czytelność tego przekazu, prawda, trwałość i zabezpieczenie funkcjonowania tego systemu. Chcieliśmy w ten sposób wprowadzić pewien system przede wszystkim pod względem informacyjnym, ale również funkcjonalnym i estetycznym. Projekt Miejskiego Systemu Informacji dla Bielska-Białej uzyskał nagrodę Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej w konkursie graficznym jako projekt roku. Projekt Miejski System Informacji w Bielsku-Białej został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość całego projektu to około 3 milionów złotych. Dofinansowanie w ramach Unii Europejskiej to około 2,5 miliona złotych. To jest blisko 2000 elementów, które trzeba zaprojektować, wykonać, ale przede wszystkim przemyśleć i funkcjonalnie usytuować w dobrych miejscach. Każda lokalizacja to jest indywidualna sytuacja i jest rozpatrywana w zależności od charakteru budynku czy wystroju elewacji. Wszystkie obiekty właściwie prawie na terenie miasta są bardzo ciekawe i warte pokazania. No i teraz z tej masy obiektów trzeba było wybrać to, co najważniejsze. Praca nad tekstami informacyjnymi była bardzo fajna, wręcz ekscytująca. Z tego względu, że trzeba było zawrzeć w bardzo króciutkich tekstach jak najwięcej informacji. Wydaje mi się, że te tabliczki są niezwykle interesujące, bogate w treść i z przyjemnością się je czyta. Myślę, że dzięki tym oznaczeniom miasto staje się atrakcyjniejsze, bardziej europejskie, ciekawsze. Te elementy spełniają swoją rolę, jednocześnie nie ingerując agresywnie w przestrzeń miejską. Fajna rzecz, cieszę się. Można się czegoś dowiedzieć, dyskretnie wpisują się w fasadę. Taki opis na budynku jest świetny, bo jakby też zwiększa naszą świadomość, także fantastycznie, podoba mi się. Jest to znakomita oferta dla mieszkańców, turystów, ponieważ zawiera w sobie aspekty turystyczne i również poznawcze, czyli edukacyjne. Wytyczone zostało w sumie 9 szlaków turystycznych. W szkołach realizowana jest edukacja regionalna. W związku z tym nauczyciele ze swoimi uczniami będą mogli wykorzystać ścieżki edukacyjne Miejskiego Systemu Informacji, by pokazać to, co w mieście jest wartościowe. Tablice są świetne, są fantastyczne. Zatrzymujemy się z córką, czytamy szczegółowo, przybliżają miasto. Jest to doskonały produkt uzupełniający klasyczną informację turystyczną. Celowe są tego typu znaki informacyjne dla turystów, żeby przechodząc przez miasto mogli po prostu coś więcej się dowiedzieć. Łatwiej dotrzeć do rzeczy, które mają wiele uroku, są wielce ciekawe. Prosty zabieg umożliwi mieszkańcom i turystom zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym, z historią naszego pięknego miasta. Bielski system z sukcesem był prezentowany na wielu konferencjach w Polsce, uznawany jako przykład dobrych praktyk. Ten system, który wdrażamy i będzie w najbliższych miesiącach wprowadzany w całym mieście, na pewno ułatwi poruszanie się po nim i poznawanie historii tego miasta. System informacji miejskiej w Bielsku-Białej jest jednym z niewielu systemów wdrożonych kompleksowo w Polsce, gdzie tą strategię wdrażania bardzo dobrze przemyślano i zrobiono to z głową. Zapraszam wszystkich do Bielska-Białej.